Cześć, tutaj Michał Szczepanek. W tym odcinku, z racji, że wybiło mi 1000 subskrypcji, powiem Ci, jak ja to zrobiłem oraz jak Ty możesz zrobić to dużo szybciej. Ja na tym kanale uczę biznesu online, budowania marki online, dzielę się swoją wiedzą z zakresu psychologii oraz rozwoju osobistego. Dlatego jeżeli to są Twoje tematy, to rozważ subskrypcję. Warto też zaznaczyć, że zdobycie tych pierwszych subskrybentów jest najtrudniejsze. Już potem robi się dużo prościej. Potem już masz raz, ty dużo większe doświadczenie. Dwa, również wiesz, co działa, co nie. Które wideo mają największe wyświetlenia. Wiesz, jaki content tworzyć, bardziej dopasowany do Twoich odbiorców. No i trzy, możesz być rozpędzony w tym twórczym procesie i jeszcze sprawniej nagrywać, po prostu tworzyć treść. Aby zyskać pierwszy 1000 subskrybentów, musisz uświadomić sobie w ogóle taką rzecz, dlaczego ludzie wciskają subskrybuj. Dlaczego ludzie chcą oglądać czyjś content. Jeżeli ludzie wiedzą, czego mogą się od Ciebie spodziewać, to zwiększasz prawdopodobieństwo subskrypcji swojego kanału. Po pierwsze, publikuj systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu. Brak systematyczności bierze się z tego, że na przykład nie zaangażujemy się na 100% w daną rzecz, tylko weźmiemy sobie na przykład kanał YouTube jako rzecz dodatkową. I tak też było na początku. Zacząłem z kilkoma wideo, które miałem już wcześniej nagrane, potem realizowałem również inne projekty, gdzie ta systematyczność po prostu spadła. Dlatego jeżeli chcesz szybciej niż ja osiągnąć próg 1000 subskrypcji, mnie to zajęło około 8 miesięcy, to możesz zdecydować, właśnie zaangażować się na 100% w budowanie swojego kanału na YouTubie i publikowanie systematycznie nowych filmów. Jeżeli ktoś widzi, że co tydzień się pojawia coś nowego, to chce być na bieżąco. Dlatego ja również teraz już wiem, że kanał YouTube chcę potraktować priorytetowo i nawet w grafice w tle dał informację, że co tydzień pojawia się nowe wideo. Dlatego warto już od razu zakomunikować, czego może się Twój odbiorca spodziewać od Ciebie, od Twojego kanału. Zaplanuj sobie czas na tworzenie. Przynajmniej raz w tygodniu miej dzień lub część dnia, kiedy siadasz, wyłączasz się od wszystkiego, wyłączasz powiadomienia i w spokoju tworzysz. Przygotowujesz się do tego wideo. Potem jest też czas na montaż. Na to wszystko trzeba mieć właśnie wygospodarowany czas w kalendarzu. Jeżeli tego nie zapiszemy, to gwarantuję Ci, że bieżące sprawy zapełnią Twój kalendarz i nie opublikujesz tego wideo raz w tygodniu, nawet raz w tygodniu. Dlatego zaplanuj sobie już teraz czas na tworzenie. Aby zwiększać swoją ilość subskrypcji, warto tworzyć treści, które są wyszukiwane przez odbiorców. Znaczna część ruchu na moim kanale YouTube pochodzi od słów, które są wyszukiwane po prostu przez wyszukiwarkę YouTube lub też proponowane przez YouTube'a osobom, które oglądały powiązane filmy. Dlatego musisz znać swojego odbiorcę, musisz wiedzieć, czego szuka, dla kogo tworzysz treści. Więc znajomość swojego odbiorcy jest kluczowa do tego, aby szybko rozwijać swój kanał YouTube. Kolejną rzeczą to przypominanie o subskrypcji Twojego kanału w trakcie wideo. Jak przypominać o subskrypcji? Warto to robić na początku oraz na przykład na planszy końcowej, kiedy się kończy Twoje wideo. Często ludzie chętnie zrobią coś, jeżeli się to po prostu poprosi. Warto to robić. Zapraszaj do subskrybowania Twojego kanału. Bo jeżeli tworzysz wartościowe treści, dlaczego ktoś nie miałby ich zobaczyć? I teraz rzecz najważniejsza. Często twórcy skupiają się jedynie na tworzeniu, a zapominają o tym, że trzeba zadbać o to, aby ktoś to wideo w ogóle odkrył. Bo co z tego, że stworzysz świetne treści, jeżeli nikt ich nie zobaczy? Co zrobić, aby właśnie dać się odkryć? Trzeba odpowiednio zoptymalizować swoje wideo przed publikacją. Optymalizacja niestety trwa długo, bo trzeba znaleźć słowa kluczowe, które mogą być powiązane z tematem, otagować wideo, zrobić opisy, linki. To wszystko jest czasochłonne, ale bez tego Twoje wideo może mieć znacznie mniej wyświetleń. Dlatego warto poświęcić ten czas. Będziesz mieć większą oglądalność, a na tym przecież twórcom internetowym zależy. Dobrą aplikacją do optymalizacji Twojego wideo, która daje też taką checklistę i wiesz, co poprawić, jest VidIQ. I to jest wtyczka do Chroma. Jeżeli ją zainstalujesz, to pojawią się takie dodatkowe statystyki, parametry o Twoich wideo i też o wideo Twojej konkurencji i innych osobach i możesz zobaczyć, jakie są tagi wykorzystane pod to wideo,
możesz się zainspirować i również wykorzystać to w swoich opisach. Będziesz wiedzieć, czy twój tytuł nie jest za długi, czy liczba słów kluczowych jest odpowiednia. VidIQ, narzędzie, które pomaga właśnie w dobrej optymalizacji wideo. 90% sukcesu dotarcia do twojego wideo to właśnie odpowiednia optymalizacja filmu. Zrobię zupełnie osobny odcinek jeszcze, pokażę ci w tutorialu, jak takie wideo optymalizować na ekranie. Teraz już możesz samodzielnie spróbować, instalując właśnie tę wtyczkę. Kolejną rzeczą, która zwiększa subskrypcję i która może być dużą dźwignią powodującą szybki przyrost subskrypcji, to wykorzystywanie innych kanałów social media, które posiadasz. Jeżeli masz na przykład Instagrama, to informuj o tym, że pojawił się nowy odcinek. Jeżeli masz Facebooka, może dawać fragmenty, takie teasery tego odcinka na Facebooku, krótsze, które zachęcają do oglądnięcia całości właśnie na YouTubie. Trzeba też pamiętać, że ludzie niekoniecznie lubią zmieniać platformy, dlatego dobrą też możliwością jest właśnie dzielenie tego kontentu z YouTuba na mniejsze fragmenty, na Facebooka, na Instagrama i zapraszanie, jeżeli ktoś chce oglądać więcej, na twój kanał YouTube. Jeżeli odbiorcy zobaczą, że systematycznie pojawiały się treści z YouTube'a na Instagramie, to też będą chcieli uczestniczyć w tym, co się tam dzieje na tej drugiej platformie na YouTubie. Więc z wielkim prawdopodobieństwem w końcu za drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym razem zaczną subskrybować twój kanał. Dlatego wykorzystaj już to, co masz do zwiększenia swoich subskrypcji na YouTubie. I na koniec bardzo ważna rzecz. Zaangażowanie, twoje zaangażowanie w to, co się dzieje po opublikowaniu filmu. Czy odpowiadasz na komentarze, czy budujesz społeczność, czy witasz subskrybentów, którzy oglądają twoje wideo, czy witasz również nowe osoby, które przez to, że witasz twoich subskrybentów, będą też chcieli być częścią tej społeczności. Więc w ogóle pytanie, czy chcesz budować taką społeczność wokół twojego kanału, wokół ciebie, wokół tematu, czy po prostu zostawiasz to przypadkowi? Angażuj się, odpowiadaj na komentarze, twórz wideo. To jest świetne, że można tworzyć pomysły właśnie na treści, które znajdują się na kanale, właśnie z komentarzy, z tego, co się dzieje w dyskusji pod wideo. Wiadomo, na początku nie będzie tego dużo, więc też będziesz mieć okazję odpowiedzieć na wszystkie komentarze. To jest świetne. Na początku, jeżeli nie masz jeszcze 1000 subskrybentów, to jest świetny czas na testowanie. Na testowanie tego, co działa. Na twoją kreatywność. Na to, żeby się nie bać, bo i tak mało osób po prostu widzi twoje treści. To jest świetna rzecz. Bo dużo osób mówi, ja nie chcę tworzyć, bo to moje wideo ma mało zasięgu. I co z tego? To jest właśnie dobra rzecz, że masz mało zasięgu, że możesz testować, próbować i wyciągać wnioski, bawić się tym tak naprawdę. No i potem już robić sobie bardziej precyzyjne treści, wiedząc, co się ludziom podoba, co się mniej podoba, mniej robić treści, które są zbędne, a więcej robić treści te, które zadowolą twoją grupę docelową. Jeżeli zapraszasz ludzi do subskrybowania, do komentowania, do lajkowania twoich wideo, to zwiększasz szansę, że twoje wideo się pojawi komuś nowemu. Dlatego, że algorytmy lubią, jeżeli się coś dzieje pod wideo. Dlatego ja tym samym zapraszam cię do skomentowania tego wideo. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tematyce YouTube'a, to w linku poniżej stworzyłem dla ciebie checklistę, która pomoże ci w rozwoju twojego kanału YouTube. Daję ci kolejne wskazówki, których już nie zdążyłem powiedzieć na tym wideo, a które znajdziesz w PDF-ie, jak rozwinąć swój kanał YouTube. Do zobaczenia. Cześć.